No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam was w kolejnym materiale z Warzone na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj materiał, który pomimo tematu cheaterów będzie mimo wszystko pozytywny, przynajmniej takie mam wrażenie, bo wczoraj naprawdę dużo się w kwestii cheaterów wydarzyło. Nim jednak przejdę do konkretów, standardowo chciałbym was zachęcić do zasubskrybowania tego kanału. W dalszym ciągu ponad 66% osób oglądających moje filmy nie subskrybuje tego kanału, a będzie mi bardzo miło, jeżeli po prostu poprawimy ten wynik. Was to nic nie kosztuje, mnie motywuje i mi pomaga, także będę bardzo wdzięczny. Lecimy po 200 tysięcy subów w 2021 roku. A teraz wracamy do jakże gorącego tematu cheaterów w Warzone. Po wielu miesiącach ciszy Activision w końcu przemówili. Wczoraj wieczorem poinformowali nas oni o tym, że rozdali kolejne 60 tysięcy banów w Warzone. Zdecydowana większość tych banów dotknęła cheaterów używających konkretnego cheata, a dokładniej mówiąc tak zwanego engine owning. To już zresztą kolejna fala banów uderzająca głównie w osoby używające tych cheatów. Jak widać, poprzednie nie podziałały niestety permanentnie. Generalnie w całym wpisie Activision to nie ilość banów robi największe wrażenie, lecz pozostałe słowa giganta z Kalifornii. Otóż we wpisie możemy m.in. dowiedzieć się, jakie akcje zostały podjęte wobec cheaterów od premiery gry. Przede wszystkim co tydzień pojawiają się ponoć update'y zabezpieczeń, mające na celu zbierać dane tego, w jaki sposób ludzie oszukują. Czyli działa to mniej więcej na takiej zasadzie, że osoba, która korzysta z cheatów i Activision to wykryje, nie dostaje od razu bana, tylko Activision zbiera dane po to, by zrozumieć mniej więcej działanie tego właśnie cheata. Przez co po takiej, powiedzmy, tygodniowej analizie są oni w stanie jednym kliknięciem zbanować wszystkie konta, które miały jakąkolwiek styczność z danym programem. No ma to generalnie sens, natomiast nie jest to też idealne rozwiązanie, no bo oczywiście odkłada w czasie pewnego bana dla jakiegoś delikwenta. Poprawione zostały również metody zgłaszania podejrzanych graczy. Dodana została dwuetapowa weryfikacja kont, która ponoć zapobiegła już działaniu ponad 180 tysięcy podejrzanych kont. Wyeliminowane zostały działania wielu producentów cheatów poprzez pozwy sądowe i na sam koniec rozszerzony został ponoć dział zajmujący się bezpośrednio cheaterami. Niestety mimo wymienionych przed chwilą działań, cheaterzy nadal śmigają przecież po Werdańsku. Nie trudno więc twierdzić, że to niestety zdecydowanie za mało. Activision podkreśla jednak, że będą walczyli dalej i ich najbliższe działania przybliżyli w dalszej części wczorajszego wpisu. Usprawniony ma zostać obecny system anti-cheat. I tutaj się na chwilę zatrzymamy, bo ten wpis jednoznacznie przecież sugeruje, jakoby anti-cheat w grze już istniał. Jest to coś, co ciężko mi po prostu wierzyć, bo o ile nie ma żadnych oficjalnych informacji, że anti-cheata w grze nie ma, tak nigdy nie było też przecież informacji, że takowy jest, a społeczność wielokrotnie takowego się przecież domagała. Dlaczego więc wtedy nikt nie poinformował, że przecież anti-cheat już istnieje? Odbieram generalnie to zdanie troszkę z niepokojem, bo w głębi duszy liczyłem bardzo mocno na to, że po wprowadzeniu właśnie anti-cheata sytuacja ulegnie znacznej poprawie, a teraz to już w sumie nie wiem na co liczyć. No chyba rzeczywiście na to, by te mocne ulepszenia systemu po prostu mocno naprawiły całą sytuację. Prócz usprawnień anti-cheata zaimplementowana ma zostać również nowa technologia umożliwiająca wykrywanie cheatów. Dodatkowo kadra działu zajmującego się cheaterami ma zostać jeszcze bardziej powiększona. I teraz co najważniejsze, polepszona ma być również komunikacja Activision z nami, czyli komunikacja ze społecznością Call of Duty, żeby więcej rzeczy było jasnych, żeby społeczność chociaż wiedziała, że dany problem jest znany twórcom, że nad danym przypadkiem już pracują. To jest coś, czego kompletnie nie rozumiem, czemu nie ma jakiejś osoby, jakiegoś menadżera społeczności, jakkolwiek by to nazwać, który po prostu
przekazuje najświeższe informacje, odpowiada na najgorętsze pytania społeczności. No to jest coś, co musi się pojawić i nie wyobrażam sobie, żeby czegoś takiego nie było w przeciągu najbliższych kilku tygodni. No to jest po prostu rzecz bardzo potrzebna i też rzecz, która generalnie pomaga Activision, bo daje im więcej czasu na naprawienie pewnych rzeczy, no bo społeczność po prostu inaczej spojrzy na dany problem, jeżeli będzie wiedziała, że z tyłu głowy już twórcy przecież nad tym pracują, więc może coś jest ciężkiego w naprawieniu, no i generalnie sami rozumiecie, o co mi chodzi. Na sam koniec po raz kolejny Activision podkreśla, że nie ma żadnej tolerancji dla producentów cheatów oraz ich użytkowników, a rozdawane bany będą zawsze permanentne. Jak więc słyszycie, plany są duże i pozostaje życzyć po prostu powodzenia. Miejmy nadzieję, że cheaterzy zaczną być rzadkością, a samo cheatowanie nie będzie po prostu opłacalne w dłuższym wymiarze czasowym. Warto również tutaj przypomnieć, że pod definicję cheatowania podpięte jest również korzystanie z popularnych ostatnio programów odblokowujących wszystkie skiny w grze, programów ingerujących w statystyki gracza, czy choćby jakichkolwiek innych programów, które w czasie rzeczywistym podczas gry ingerują w pliki Warzone. Bądźcie więc ostrożni w tym, co robicie, a cheaterom standardowo chuj do dupy. Niestety standardowo przy takiej fali banów zdarzyły się również przypadki, gdzie niewinne osoby takimi banami zostały niestety dotknięte i jeżeli ktokolwiek słuchający tego materiału znalazł się w gronie tych osób i wie z czystym sumieniem, że nigdy nie przeskrobał niczego w grze, no to pozostaje mi współczuć, bo wiem, że no praktycznie odbanowanie takiego konta no równa się no, z szansami wygrania w totka. No jest to generalnie bardzo nieprzyjemna rzecz, to jest generalnie błąd ludzki bądź błąd systemu, no, który bardzo ciężko jest naprawić. Także no to też jest coś, co w przyszłości chciałbym, żeby zostało zniwelowane, żeby po prostu niewinne osoby nie były dotykane banami, no ale jak dobrze wiecie, ja na to mam zerowy wpływ. Ano i samo Activision pewnie na pewne rzeczy też po prostu nie ma w 100% wpływu. No, błędy ludzkie czy też systemu wszędzie się zdarzają. Pozostaje mi tylko życzyć, żeby żadna z osób oglądających moje materiały tego nie poczuła na własnej skórze. Moi drodzy, jeżeli chodzi o ten materiał, to by było już na tyle. Pamiętajcie o łapce w górze, jeżeli ten materiał Wam się podobał. No i zachęcam oczywiście do tej subskrypcji, o której wspominałem na początku. Ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia już jutro. Mówił Goldzor. Na razie. Co się stało? To jest pułap. Tu trzeba walczyć, żeby zasłużyć sobie na pokój. Spokojnie, w grom tu. Rozruba. Doprowadź się do ładu. Teraz kolej na ciebie. Słuchaj, żołnierzu. Jeśli wygrasz, to wrócisz do służby na froncie. Ale jeśli przegrasz, to koniec z wydarzeniem. Nie, no nie wyżyło. Chcąc... A,